Cześć, witajcie, kolejna niedziela i słuchajcie, mamy dzisiaj smutny tekst Ewangelii, bo czytamy o tym, że uczniowie Pana Jezusa zaczęli odchodzić od Niego. On im mówi o tym, że da swoje ciało i krew do spożywania, ci, którzy będą je jedli i pili, będą mieli życie. I w tym momencie, słuchajcie, Jego uczniowie, ci, którzy z Nim chodzili, przestali z Nim chodzić. Odchodzą, stoją z daleka, wracają do swoich wcześniejszych spraw. Dlaczego ta Ewangelia jest smutna i niesamowicie ważna dla nas? Bo ty i ja jesteśmy uczniami Jezusa. I ty i ja możemy powiedzieć, nie, idę swoimi drogami, wracam do swoich dróg. Nie chcę, Jezu, chodzić razem z tobą. I zobaczcie, Pan Jezus robi coś bardzo niemarketingowego, ponieważ nie mówi do nich, hej, wracajcie, co wy robicie? No dobrze, żartowałem z tą nauką. On mówi coś zupełnie innego. Nagle zaczyna zwracać się do 12, więc najbliższe grono uczniów i mówi, czy wy też chcecie odejść? Zobaczcie. I Piotr stoi na wysokości zadania i mówi, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Myśmy poznali i myśmy uwierzyli, że ty jesteś święty Boży. Piotr wreszcie staje na wysokości zadania i zaczyna mówić za 12. Zobaczcie, to nie było tak, że nagle Piotr powiedział, Panie, do kogo pójdziemy? Ja wierzę w Ciebie, ja poznałem. I nagle Andrzej, Panie, ja wierzę w Ciebie, również uwierzyłem i poznałem. I Filip, ja wierzę w Ciebie i poznałem. Nie. Szymon Piotr odpowiada za nich wszystkich. Właśnie dlatego potrzebujemy wspólnoty Kościoła. Właśnie dlatego potrzebujemy siebie nawzajem. Jeśli jest Ci ciężko, jeśli zastanawiasz się, może nie rozumiesz czegoś, tak jak ci uczniowie, zastanawiasz się może nad odejściem od Jezusa, wtedy tym bardziej bądź we wspólnocie Kościoła, tym bardziej idź tam, gdzie usłyszysz słowa wyznania wiary. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Może nawet ty nie masz siły, żeby coś takiego powiedzieć. Idź do wspólnoty, może pastor powie to za ciebie, a ty po prostu powiedz, Panie, wierzę w Ciebie, zarać mojemu niedowiarstwu, zarać temu, co przeżywam teraz, bo nie rozumiem różnych rzeczy. Tamci uczniowie, którzy odeszli, też nie rozumieli, nie potrafili pogodzić się z pewnymi rzeczami, więc odeszli. Nie odchodź. Nie odchodź. To jest sens dzisiejszej Ewangelii. A wręcz odwrotnie, jeszcze bardziej przylgnij do grona najbliższego grona uczniów. Jeszcze bardziej. Idź do wspólnoty Kościoła. Idź i uwielbiaj Pana. Nawet jeśli nie masz sił, podnieś swoje ręce i śpiewaj Jemu na chwałę. Słuchaj Słowa Bożego i mów, Panie, przemów do mnie, powiedz do mnie to, co mam usłyszeć. Kiedy jest Wieczerza Pańska, Komunia Święta, przyjdź do niej z wiarą. Panie, lecz mnie, podnoś mnie, przemieniaj mnie. Wiem, że jesteś Bogiem bliskim, kochającym, cierpliwym, łagodnym. Nie chcę odejść od Ciebie. Pomóż mi. Słuchajcie, każdy, kto woła, otrzymuje odpowiedź. Kto puka, temu otwierają. Kto kołacze, temu otwierają. Więc nie martw się, nie denerwuj się, nie smuć się, nie odchodź. Wręcz odwrotnie, z jeszcze większą siłą przyjdź i posłuchaj, jak Kościół, wspólnota woła za Ciebie. My wierzymy, że Ty, Jezu, jesteś Bożym Synem. Uwierzyliśmy i poznaliśmy. Pozdrawiam Was, kochani. Żyjcie niebem i się nie poddawajcie. Cześć.